Simba, król lew. Odcinek trzeci, szósty zmysł. Złapię cię. Już się obudziłeś, Jelonku? Ciężko pracujemy, żeby powstał miód. Nie masz prawa nam go zabierać. Przepraszam, ale jest tak pyszny, że nie mogę się oprzeć. Nie obchodzi mnie to. Będę bronić mojej ciężkiej pracy i mojego miodu. Sam jesteś w stanie znaleźć dla siebie jedzenie, więc idź stąd. Nie złość się. Jeśli chcesz, mogę ci obiecać, że już nigdy nie będę podkradał twojego pysznego miodu. Ha! Już to wcześniej słyszałam, ale za dobrze cię znam. Chodźcie, trutnie, damy mu nauczkę. Au! Zostawcie mnie! Wygląda na to, że pszczoły bardzo się zdenerwowały. Ciekawe, co Walu im zrobił. Nie mam pojęcia. Przestańcie! Ojej, jak to piecze! Jelonku, wydaje mi się, że powinieneś pójść po Alexa. Masz rację. Te pszczoły są bardzo skąpe, jeśli chodzi o ich miód. Masz za swoje. Dlaczego chciałeś ukraść im miód? Nie martw się, zaraz przyjdzie Alex i się tobą zajmie. Mój nos jest cały opuchnięty. Alex? Słucham? Chodź szybko, Balu potrzebuje twojej pomocy. Powiedz to mu dolega, żebym wiedziała, co mam ze sobą zabrać. Zaatakowały go pszczoły. Pewnie znowu próbował ukraść im miód. Co za miś? Kiedy on wreszcie zmądrzeje? Jestem gotowa. Jelonku, czy pszczoły urządziły Balu? O tak, wiele razy. Zaraz wracam. Muszę zabrać specjalną maść. Zajmie mi to tylko chwilę. Zaczekaj tu na mnie. Szybciej dotrzemy na miejsce, jak wskoczę na ciebie. Nie ruszaj się. Zaraz na ciebie wskoczę. Jestem gotowy. Wskakuj. Trzymaj się. Ojej, jak to boli.
Już są. Przybyliśmy tak szybko, jak tylko mogliśmy. To powinno oduczyć cię podkradania pszczołom ich miodu. Wiem, że nie powinienem był tego robić, ale to takie trudne. Uwielbiam miód i po prostu nie mogłem się oprzeć. Ale teraz żałuję. Masz szczęście. Mam coś, co od razu zagoi te bąble. Bądź delikatna. To boli. Nałożę po jednym liściu na każdego bąbla. Nie zachowuj się jak dziecko. Nie naciskam przecież mocno. Już skończyłam. Wyglądasz lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Jestem pewien, że masz rację. To pomaga. Hej, wracaj na miejsce. Potrzebuję cię. Nie śmiejcie się ze mnie. To wcale nie jest zabawne. Posłuchajcie, jeśli uwielbialibyście miód tak jak ja, też nie bylibyście w stanie się oprzeć. Czyż on sam nie jest dobrym przykładem na to? Bardzo trudno oprzeć się pokusie. Tak jak każdy miś, uwielbiam jeść. Wszyscy o tym wiemy, Balu. Nie musisz nam to mówić. Inaczej nie byłbyś taki pulchny. Zamiast mówić nam takie bzdury, lepiej idź uczyć swoich przyjaciół czegoś pożytecznego. Nie mówię bzdur. Nie złość się tak, Balu, bo powiększą ci się bąble. To było dobre, Pantero. Trochę narzekam, bo te ukąszenia tak bolą. Za pokusę trzeba słono zapłacić. Chodźmy, Simba. Zabieram cię na twoje pierwsze polowanie. Super. Cześć. Uważaj. Do zobaczenia. Co ty wyprawiasz, Jelonku? Cieszę się, że Simba idzie na polowanie. Chodźmy, Balu. Pościgamy się do stawu. Dobrze, Simba. Chodźmy już. Tu jestem. Nie zgubcie się. Bawcie się dobrze. Udanego polowania. Simba, nie stąpaj tak ciężko. Musisz poruszać się cicho. Dobrze. Teraz chcę, żebyś słuchał mnie uważnie i starał się zapamiętać to, co ci powiem. Możesz na mnie polegać, Pantero. Gdy polujesz, musisz wyostrzyć wszystkie swoje zmysły. Rozumiesz? Pierwszy zmysł, który musisz rozwinąć, to zmysł powonienia. On zaprowadzi cię do zwierzyny. Widzisz? Potrafię wąchać. Bardzo dobrze. Pantero, wydaje mi się, że czuję tu gdzieś królika. Tak, ale nigdy go nie złapiesz, jeśli będziesz tylko wąchał na chybił trafił. Pokażę ci, jak podążać za zapachem, gdy odkryjesz ślady zostawione przez królika. Widzisz te rozrzucone liście? Tak, pewnie królik je rozrzucił. Pogryzł niektóre z nich. Idź za zapachem liści. Jesteśmy coraz bliżej. To jest wejście do króliczej kolonii. Poczekajmy. Kiedyś w końcu stąd wyjdą. Musimy być tylko cierpliwi, a prędzej czy później zostaniemy wynagrodzeni. Króliki, gdzie jesteście? Zostawmy na razie króliki w spokoju. Dlaczego? Dziś musisz nauczyć się rozpoznawać różne zapachy. O, to zapach jelonka. Byłeś blisko. To zapach jelenia, ale ten Simba nie należy do jelonka. Każde zwierzę ma swój własny zapach, a ten zapach tutaj należy do dużego jelenia. Możemy dowiedzieć się, gdzie on jest? O tej porze dnia jeleń rywalizuje z pozostałymi jeleniami na dole przy źródełku. Widzisz? Wszyscy tu są. Dlaczego oni tak walczą? Ten, który zwycięży, będzie przewodniczącym stada.
jelenie walczą o sarny? Tak, już jest w naturze. Tylko jeden mężczyzna może być przewodniczącym stada. Musi być silny. Wszystkie pozostałe jelenie będą się słuchały zwycięzcy. Spójrz, najładniejsza z całego stada bacznie im się przygląda. Chodźmy, musisz się jeszcze wiele nauczyć. Którego zwierzęcia pójdziemy teraz tropem? Słonia? Zebry? Hieny? Koniec ze zwierzętami. Poszukajmy świeżej wody. Dobrze, postaram się najlepiej, jak tylko mogę. Pantero, widziałem jelonka, który był w niebezpieczeństwie. To musi być twój szósty zmysł. Co mojego? Co to jest mój szósty zmysł? Szósty zmysł nazywa się także intuicją. To trudne do wyjaśnienia. To uczucie, które tkwi głęboko w tobie, nie jest racjonalne. Czasami okazuje się prawdziwe, czasami nie. Teraz jestem tego pewien. Zrobię tak, jak podpowiada mi mój szósty zmysł, dobrze? Jeśli jesteś tego pewien, to zrób tak. Idź za swoim instynktem. Uważaj. Lepiej go poobserwuję. Przestańcie! Zostawcie mnie w spokoju! Głupi jelonek! Muszę pomóc mu się wydostać! Pantera mówiła, żeby poruszać się cicho i zaskoczyć ich. Teraz! O nie, wkroczyłeś na nasz prywatny teren. To nasze terytorium. Kto tak powiedział? Nauczę was szacunku dla innych. Słuchajcie mnie. Puść Simba, szukasz nie tej osoby, co trzeba. To tygrys chce złapać ciebie i jelonka. Ja tylko wykonuję jego rozkazy. Kurz, nawet nie potrafisz odpowiadać za swoje czyny. On jest taki odważny. Co ja tutaj robię? Już cię nie będą prześladowali. Dziękuję ci, Simba. Nie zapominaj, że ja tylko wykonuję polecenia pana. Jak będę duży, to pokażę waszemu panu, gdzie jest jego miejsce. Powiedzcie mu to. Przekażę mu tą wiadomość. Będzie dobrze, jelonku. Chodźmy poszukać Alex. Musicie obejrzeć. Dziękuję. Pewnego dnia Simba będzie wielkim królem. Możesz chodzić, jelonku? Chyba tak. Skąd wiedziałeś, że jestem w niebezpieczeństwie? Byłem na polowaniu z panterą i nagle poczułem, że na pewno mnie potrzebujesz. Poczułeś? Pantera nazwała to szóstym zmysłem. Naprawdę? Po prostu poczułem, że jesteś w niebezpieczeństwie. Chodźmy. Zróbmy sobie małą drzemkę na słońcu. Wspaniały pomysł. Krótka drzemka dobrze mi zrobi. Jestem bardzo zmęczony. To bardzo boli? Nie, czuję się dobrze. Wiesz, co powinniśmy zrobić? Położyć na trawie i patrzeć na słońce. To brzmi dobrze.
Od razu zrobi ci się lepiej. Bolą mnie oczy. Cześć. Nie rób tak. Nie znoszę, jak ktoś dotyka mojego nosa. Simba, czy nikt ci nie mówił, żeby nie patrzeć prosto w słońce? To bardzo niebezpieczne. Możesz poparzyć sobie oczy. Zostaw mnie w spokoju. Sam chcę się przekonać o mocy słońca. Rób jak chcesz. Jeśli poparzysz sobie oczy, nie będziesz nic widział. Powinieneś posłuchać motylka. Jeśli za długo będziesz patrzył w słońce, to może być niebezpieczne. Idź spać, jelonku. Chcę dokończyć mój eksperyment, dobrze? Słońce, powiedz mi, dlaczego jesteś takie gorące? Chcę wiedzieć. Nigdy nie poznasz sekretu mojej mocy. Moje ciepło i siła zniszczą cię, jeśli nie będziesz ostrożny. Niesamowite, moje oczy widzą słońce. Moja siła jest nieograniczona. Simba? Wiesz, że nie powinieneś patrzeć prosto w słońce? Dlaczego nie, Ludwiku? Przecież mówiłeś, że słońce jest moim przyjacielem. Tak, ale patrzenie na słońce jest niebezpiecznym wyzwaniem. Naprawdę? Słońce jest bardzo ważne. Gdyby nie ono, niczego nie byłoby na świecie, żadnych zwierząt, owadów. Zawsze powinniście szanować jego moc. Pozwólcie, że opowiem wam historię o mojej przyjaciółce, która patrzyła w słońce. Oślepła, bo odważyła się zmierzyć ze słońcem. Jasne, lśniące słońce, zdradź mi tajemnicę swojej mocy. Dzięki tobie jest mi ciepło i z łatwością zrzucam moją skórę. Ocieplam i pomagam tobie tak samo, jak wszystkim pozostałym zwierzętom na świecie. Wiem, drogie słońce, ale proszę wyjaśnij mi tajemnicę twojej mocy. Pomocy! Nic nie widzę! Chciałaś zmierzyć się ze słońcem, prawda? Przegrałaś! Nic nie widzę! Jestem ślepa! Pomocy! Biedna! Poczekaj! Pójdę po Alex, może ci pomoże! Nie ruszaj się! O nie! Alex? Tak? Co się stało? Chodź szybko, moja przyjaciółka potrzebuje twojej pomocy. Skakuj. Dobrze. To Alex. Ona się tobą zajmie. Jestem ślepa. Alex, proszę, zrób wszystko, co w twojej mocy. Postaram się. Dziękuję. Proszę, spraw, żeby ona znów lepiej się poczuła. Błagam cię. Obawiam się, że to nie będzie konieczne. Niewiele mogę pomóc. Zajmę się tobą, kochanie. Będę codziennie polował dla ciebie. Spróbujmy przyłożyć ten kompres. Za długo patrzyła w słońce i teraz musi za to zapłacić. Już zawsze będzie ślepa. Nie zostawię cię samej, kochanie. Zawsze będę z tobą. Dlatego moja przyjaciółka jest teraz ślepa. To takie smutne. Wiecie, jaki jest morał z tej opowieści? Nigdy nie próbujcie wygrać z naturą, bo zostaniecie ukarani. Rozumiem. Dziś dużo się nauczyłem. Sowa więcej was nauczy. Augustyn wie jeszcze więcej niż ja. Powinniście pójść do niego. Do zobaczenia. Jeśli chcesz, możemy się pościgać do domu. Dobrze. Chodźmy do domu. Jestem głodny.
Wróciliśmy. Simba, Jelonku. Dlaczego nigdy z nami nie zostajecie? Nareszcie. Już się zaczynałam martwić o was. Przepraszamy cię, mamo. Ale mieliśmy dziś bardzo ciężki dzień. Bracia, jedynym powodem, dla którego nigdy z wami nie zostaję, jest to, że tyle rzeczy muszę się nauczyć. O dżungli, o wszystkich stworzeniach. Uczę się każdego dnia. Powiedzieliśmy to, bo tęsknimy za tobą. Jelonku, kochanie, co ci się stało? To przez małpy znęcały się nade mną i kopały mnie. Naprawdę? Dlaczego to zrobiły? Opowiedz mi o wszystkim. Byłeś sam? Gdzie był Simba? Byłem z panterą. Uczyła mnie o zapachu i o tym, jak śledzić zwierzęta. Tak, kochanie, dziś byłeś na swoim pierwszym polowaniu. Podobało ci się? Tak, ale miałem dziwne przeczucie, że jelonek jest w niebezpieczeństwie i że potrzebuje mojej pomocy. Poznałeś swój szósty zmysł. To właśnie mu powiedziałam. Nasz Simba jest bardzo ostrożny, użył swojego szóstego zmysłu, zanim wykształcił pozostałe pięć zmysłów. Tak, opowiadał mi, że pokazałeś mu dziś, jak polować, używając swojego węchu. Będziesz jak twój tata, pełen dobroci i szlachetny. Jelonku, bałeś się? O tak. Małpy były bardzo niedobre dla mnie, zanim pojawił się Simba. Dzieci, idźcie po Alex, żeby pomogła Jelonkowi. Tak, mamo, pośpieszcie się. Pójdę z wami. Będę na was czekać. Wracajcie szybko. Czy z Jelonkiem będzie wszystko dobrze? Oczywiście, to nic poważnego. Nadal będziecie mogli się razem bawić, naprawdę? Tak bardzo przypomina swojego tatę, prawda? Są tak podobni. Jest bardzo niezależny. Nie przejmuj się, natura się tym wszystkim zajmie. Simba uczy się wszystkiego o życiu. Przyjaciele uczą go, jak posługiwać się zmysłami, jak przewidywać konsekwencje swoich czynów, jak żyć w zgodzie i szanować innych. Gdy Simba dorośnie, będzie korzystał ze swojej wiedzy i siły dla dobra swoich przyjaciół i rodziny. Wkrótce się o tym przekonamy.